Zuzia ma w nosie. Wczoraj Zuzia przez cały dzień rysowała karty mocy. Miała kartę zgniatającej pięści, kartę przyklejających wszystko smarków z nosa, kartę mgły wychodzącej z kieszeni, kartę śmierdzącej skarpetki rzucanej za siebie, gdy się ucieka, a dla taty narysowała kartę pamięci, bo mówił, że taka byłaby mu potrzebna. Wieczorem popłakała trochę na kolanach muchy i próbowała przejść przez szafę do Narni, ale akurat było zamknięte. A to wszystko dlatego, że następnego dnia był pierwszy dzień szkoły. I to będzie jej pierwszy dzień w szkole. Nie tak jak Kiki, jej starszej siostry, która mówi na siebie Dominika. Kika pójdzie do szkoły już siódmy pierwszy raz. Dzisiaj tata odwoził Zuzię do szkoły samochodem. Zuzia lubi jeździć samochodem, ale tylko wtedy, gdy nie jedzie do szkoły, bo tego nienawidzi najbardziej na świecie. W samochodzie Kika opowiadała Zuzi o zerówce. A jak nie zjesz całego obiadu w stołówce, to pani ci go włoży do plecaka. Luzem. I będziesz musiała go jeść z zeszytów. Z zeszytów? Zmartwiła się Zuzia, bo zapomniała narysować kartę z jedzenia całego obiadu. Razem z literkami? Z literkami i z cyferkami, powiedziała Kika. A cyferki są straszne. Jak na nie patrzysz, to robią się coraz większe i większe. A potem wyskakują z kartki i wchodzą ci do głowy. Do głowy, ale którędy? Nosem, krzyknęła Kika. Tato! Zuzia chwyciła tatę za rękaw, chociaż wiedziała, że w samochodzie trzeba siedzieć grzecznie. Tato, ja nie mogę iść do szkoły. Mam jeszcze za mały nos. Słoneczko, co ty opowiadasz? Powiedział tata i roześmiał się głośno, chociaż wiedział, że w samochodzie trzeba siedzieć grzecznie. Twój nosek jest już wystarczająco duży, żeby iść do szkoły. Więc Zuzia zaczęła wciskać swój nos do środka i nadymać policzki, żeby wydawał się mniejszy. Ale nawet to nie pomogło, no i trochę bolało. Okej, ucieknę na Machu Picchu, zdecydowała Zuzia. Gdzie? Zdziwił się tata. Na Machu Picchu. Machu Picchu to takie starodawne miasto Inków, wyjaśnił tata. Sam powiedziałeś, że chyba tylko tam można znaleźć trochę spokoju. Ja się tam uspokoję i już będę grzeczna i nie będę musiała chodzić do szkoły. W szkole też musisz być grzeczna, doradziła Kika, bo inaczej przyjdzie pan woźny i zamknie cię z miotłami. To niech mnie zamknie, krzyknęła Zuzia, bo przypomniało jej się, że pan woźny ma karoce z dyni i woził w niej kopciuszka, więc na pewno musi być bardzo, bardzo miły. Chciała powiedzieć tacie, żeby od razu zaprowadził ją do pana woźnego, ale nie zdążyła, bo samochód się zatrzymał. No, kochanie, twoja nowa szkoła, powiedział tata radośnie, jakby to był jakiś pałac albo nie wiem co. Wysiadamy. Zuzia sprawdziła jeszcze raz, czy ma ze sobą wszystkie karty mocy i postanowiła, że jak tylko będzie mogła, narysuje jeszcze kartę zjedzenia całego obiadu i kartę zamknięcia nosa. I mocno ścisnęła tatę za rękę. Weszli do dużego, żółtego budynku, w którego oknach stały kwiaty, jakby to był jakiś pałac albo nie wiem co. I tata pocałował Kikę na do widzenia. Kika szła do swojej klasy i normalnie Zuzia ucieszyłaby się, że już sobie idzie. Ale teraz była w szkole i wolałaby być razem ze swoją starszą siostrą, chociaż kłócą się najbardziej na świecie. Dzisiaj poznasz wszystkie dzieci i waszą panią, a lekcje będą dopiero jutro, powiedział tata. Zuzia ucieszyła się, bo Kika mówiła, że lekcje to jest takie coś, co każe ci siedzieć bez ruchu na krześle przez całą godzinę. A tego Zuzia jeszcze nie umie. Mucha mówiła, że do szkoły chodzi się po to, żeby się uczyć, więc może i Zuzia nauczy się siedzieć bez ruchu na krześle przez całą godzinę. Ale wcale tego nie chce, bo to nudne i nie można się nawet ruszać. No, wejdź do klasy, a ja poczekam tutaj, powiedział tata. Zuzia weszła do klasy, a tata pomachał jej i zamknął za nią drzwi. Wyjęła kartę taty, ale nie chciała działać. Rozejrzała się i zobaczyła bardzo dużo dzieci. Tyle, że jeszcze nigdy na świecie tylu nie widziała. Wszystkie były ubrane w białe koszulki, a niektóre miały takie same warkoczyki jak Zuzia. Witaj, Zuziu, jestem pani Ala. Będziemy się razem bawić, uczyć i rysować.
powiedziała jakaś pani, taka piękna, jakby była z jakiegoś pałacu albo nie wiem co. Usiądziesz z Karolinką, dobrze? Zuzia usiadła grzecznie koło Karolinki i zobaczyła, że Karolinka ma taki sam pierścionek, tylko że z kotkiem. Cześć, jestem Karolinka, a ty? Powiedziała Karolinka. Zuzia, powiedziała Zuzia nieśmiało. Mam taki sam pierścionek, tylko że ze świnką. Zamienimy się? Zapytała Karolinka. Zuzia bardzo się ucieszyła, bo jej świnka była obrażalska, a krotek wyglądał sympatycznie. Nie boisz się, że cyferki wejdą ci do nosa? Zapytała Karolinkę. Co ty? Cyferki nie mogą wchodzić do nosa, bo są napisane. A ty nie boisz się, że dzwonek cię zaparaliżuje i że nie będziesz mogła mówić? Nie, odpowiedziała Zuzia. Mamy dzwonek w domu i jak dzwoni, to można mówić, a nawet trochę krzyczeć. A nie boisz się, że jak będziesz niegrzeczna, to pani cię zje? Spytała cicho Karolinka. Zuzia zdziwiła się, bo przecież pani Ala ma bardzo małe usta. Jest miła. Na pewno nas nie zje. A wiesz, że tutaj mieszka pan Woźny od Kopciuszka? Pani Ala pokazała dzieciom obrazki zwierząt na ścianach. I wcale nie było tam tygrysa. I śmieszną tablicę, na której były literki i rysunki. Agrafka, baranek, cytryna, dynia. Zuzia pomyślała, że to na pewno dynia Kopciuszka. A potem zapytała dzieci, czy znają jakieś słowo na M. Machu Picchu, krzyknęła Zuzia i dodała, że to miasto w Inku. A wtedy pani Ala dała jej śliczną naklejkę słoneczko i pogłaskała po głowie, prawie tak jak mucha. W domu Zuzia opowiedziała o wszystkim mamie, tacie i nawet Kice, która akurat słuchała Discmana. A wieczorem mama zrobiła Zuzi piękną kartę wzorowego ucznia. I tylko kotek z pierścionka trochę tęsknił do Karolinki. Dlatego Zuzia odrobinę popłakała, że musi czekać na szkołę aż do jutra, jak na jakiś pałac albo nie wiem co.